Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzięki uprzejmości Daniela mogę nagrać sobie tutaj dla was opening 100 orbów i 40 skrzynek. Także... Otwieram to na streamie, także widzowie się witają. Proszę się przywitać, bo za moment scenkę zmienię. Daniela bardzo serdecznie pozdrawiam i pięknie dziękuję. Wszyscy się witają, przywitajcie się, jak się przywitacie to zmienię spokojnie scenkę. Nasz cel to wydropienie wszystkich skinów do Ezreala. Otwieramy, zaczniemy od skrzynek. Mam nadzieję, że wydropimy tutaj 10 gemstone'ów. Taką mam nadzieję, w sensie, że tu będzie 10. Myślę, że warto otwierać po 10, jak jest taka duża liczba. I tyle. Ostatnio otworzyłem 10 i było dobrze. Jest jedno za darmo, pięknie. A gdzie Timo na openingu? Mogę iść po czapkę, jak chcesz. Powiem tak, jak wypadnie jakiś hextechowy albo prestiżowy skin, to ubieram czapkę i do końca streamu siedzę w czapce Timo. To tak mówię. Może tak się uda. No tak bez szału na razie. Okej, to jest bardzo dobry skin. Kill jeszcze raz, kłaniam się. Nie mam Shoemaker. Jakbyś chciał się nauczyć grać w TFT, jest taki ziomek na YouTubie, mój kolega zresztą YouTubeowy, Nosey. On jest bardzo dobry na TFT, więc jak chcesz się nauczyć, to u niego się nauczysz. No w sumie ja też mam wagę, taką kuchenną do odmierzania ilości jedzenia, to tak, ja też rzeczywiście taką wagę jestem w stanie podnieść. Dziękuję, kłaniam się pięknie, otwieramy dalej. To jest to za darmo, co była? O, jest gemstone. Dobra. Wydaje mi się, że po jednej chyba lepiej mi wychodzą. O, jest za darmo. Lord Darius. Coinami. Gdzie są skiny do Ezreala? Że tak zapytam. Poczekajcie, no... Ile tych wardów? Dziękuję, yo. No, planuję robić cały czas dalej swoje. Mamy nadzieję, że przejdziesz do finału Full Focus 15 zł. Zrobię tak. Nie umiem robić serduszek, ale... To takie moje krzywe serduszko, przepraszam, ja nie umiem. Czy dojdę do finału Full Focus, to nie wiem. Wszystko zależy, czy będę znał odpowiedzi na pytania. No ale pewnie odpadnę w kolejnej rundzie, tak mi się wydaje. Tak czuję, że właśnie zrobiłem apetyt i trochę was zawiodę. Tak się boję trochę tego, bo nie chciałbym was zawieść, kurczę. Bo tak troszeczkę zostałem już... Taką nagrodę publiczności dostałem troszeczkę. Osiem? Co prawda to nie Ezreal, ale to... Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych skinów w całej grze. Dark Cosmic Jean. Okej. Dobrze. Dobrze, najlepszy skin do Mundo. Mundo Fajel. O kurde, ej, nice. Ładnie. Ładnie. Aha, bo tu z trzech skrzynek esencje wyleciały, dlatego. Okej. Lećmy dalej. Za darmo, będzie jeszcze jedna. Fajna Kale. Fajny Kha'Zix. Są ładniejsze Zajry. Przepiękna Ashunia. Słaba Anivia. Okej, Shaker. To dużo tych wardów, nie? Leci, kurde. To będzie dobry opening. Ja ile już legend wyciągnąłem? Kurde. Raz, dwa... Czekaj, może zrobimy tak, po value. Raz, dwa, trzy, cztery, ja już 5 legend wyciągnąłem. A jeszcze do orbów nie dotarłem. Dobra, ostatnio Akana orby były lepsze, więc zaczniemy od Kanmei orbów. W ogóle dwie legendarne aszki wydropiłem. Okej, gemstone będzie na końcu raczej. Fajny Hekarim. No, bez szału. Bez szału, chociaż nie jest to zły skin. Fajnie. Są ładniejsze Katariny. Najlepsza Oriana moim zdaniem. Czapka Timo. Ja czapka mówiłem, że jak jakiś mityczny albo hextechowy wyleci. Znaczy, mityczny jest gemstonik. Mityczny albo prestiżowy jak wyleci. To wtedy czapka Timo do końca streama. Okej.
Okej, okay, to jest bardzo ładny skin. Ja nie wiem, dlaczego on nie jest epickim skinem. Ma zarąbisty model, mi się wydaje. Bardzo mi się podoba. O, najlepszy Singed chyba, który jest. Najlepszy Veigar, który jest. Pięknie. Bo nerdowski, Kacia też spoko. Ale nie było żadnego skina do Ezreala. To mnie trochę przeraża. Okej, okay, legenda za 975 Riot Pointsów, ale jest bardzo ładna. I ma dużo nawiązań do Pennywise'a, nie? Okej. Okay. Epiczek. Był Ezreal? Jaki był Ezreal? Ja nie kojarzę nawet, że był. Talia. Okej, okay, Tryndamerek znowu. Kianka. TPA Ezreal? Ej, nawet nie ogarnąłem, że on był. Lol. IG Rakan. IG Rakan to jest ten Rakan bez Zai, nie? Jedyny skin. Star Guardian Poppy. Myrmidon już był. Też fajna Rivenka. Dobra. Czekajcie. Musicie, słuchajcie, trzymajcie kciuki, bo coś nam się opening uspokoił. Nie podoba mi się to. Gemstone'ów jest mało. Tylko powiedziałem o kciukach. Dobrze. 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 Pięknie. No ale ja się muszę teraz napić. Nice, panie Rafale. Okej. Okay. Czapka Teemo? Nie. Ponieważ Elementalist Lux to jest skin Ultimate i to nie jest ani prestiżowy skin, ani hextechowy skin. Cześć, Mafiu. Najładniejsza Kai'Sa, moim zdaniem. Nunu i Willam. Dobra, a powiem tak. Jak wyleci jeszcze jeden Ultimate, to też założę. Wytnę cię. Nie, ja mówiłem. Hextechowy albo prestiżowy. Poszedłem wam na rękę i powiedziałem, jak wypadnie drugi Ultimate, to ubieram czapkę Teemo. I Gemstone. No tych Gemstone'ów może nie być, ale zobaczymy. Dobra. Ostatnio huchnąłem, więc teraz też muszę chyba huchnąć. Okej, okay, i żadnego baga w ogóle nie było, nie? Chyba. No. Okej. Okay. Gdzie te skiny do Ezreala? Projekt Warwick jest bardzo ładnym skinem. To jest chyba najlepszy skin do niego, chociaż Urfowy też jest chyba ładny. Nie wiem, który jest ładniejszy. Ja wiem. Okej. Okay. Stinger Kali. Ouu, przepiękna Rivenka. I Gemstone. No może jeszcze wypadnie. Hextech to Hextech, ale to nie jest prawdziwy Hextechowy skin. O, dwa! Nice. Battle Academia Jace, dobra. Okej. Okay. To jest drugi skin z Prydnosem? Wykładam ci montażu. Nie lubię cię LP, wiesz teraz, wiesz o tym. No powinienem teraz ubrać czapkę Teemo, nie? Nie, mam na ścianie Katarinę, Vi, Lara Croft, Geralta z Rivi, Lux i Vi. I Vi znowu z Warriorsów. No, mam dwie Vajki. Okej. Okay. Battle Principal Yumi. Jest, dawno legendarki nie było. Okej. Okay. Dobra. Let's go. Nie ma. Nie będzie tej czapki Teemo, zobaczycie. Okej, okay, fajny. Zix, chociaż można było go z misji dostać. Pool Party Lulu. Tak się uspokoił na ten opening po tej elementalistce. Okej, okay, MF-ka w kapciach zawsze na propsie. Projekt Vice, spoko. Gepek Orianna. Dwa gemstony! No kurde, jakby tu trzy jeszcze były. Błagam Riot, kochane Games. Trzy gemstony. To wszystko, o co proszę. No tu nie będzie Gemstona. Chyba, że jakiś skin jest pod... Nie, podwójny? Nie wiem, chyba nie będzie. Nie, może tak być, no. Jak będzie podwójny, ale pewnie nie będzie. Bo to jest bardzo mała szansa, żeby był podwójny skin. Odyssey Malphite. Okej, okay. Bardzo ładne skiny tu wyleciały. Ej, ale zobacz. Elpidiusz, przepraszam. Więcej nie będzie. 20. Dziękuję, Elpidiusz. Ja już nie muszę mówić. Same serduszka na czacie lecą. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jeszcze będą rerolki, więc jeszcze jest szansa na jakiegoś takiego skina. No przeprosiłem, no. Akana Orbik.
No, już chyba nie będzie. Już chyba nie będzie. Nice, nice. Dawno legendy nie było też. Okej. Okej. Fajna, Niko. Najlepszy skin do Vayne. Mogę wam zaraz pokazać, jakie mam te obrazy w pokoju. Okej. I ostatnie 10. Worki i potem rerolujemy. Dobrze pamiętam? Czekaj, dobra, to sprawdzę sobie. Chyba do epików mogę rolować wszystko. Nie ma czapki. Okej. Jak Marlena zobaczyła tego skina, to powiedziała: o, bo jest taka bardzo słodka, nie? Okej. Fajny skinek. Black Belt Udyr. O, trzeci skin Spirit Blossom na tym openingu chyba? Dobra, lecimy z worami. Open. Okej. 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 Byłaś już. Bardzo dobre skiny lecą z tych worków. W sensie te epiki były bardzo, bardzo dobre. No Toxic Mundo nie jest dobrym skinem. Bardzo fajna Sona. W sensie, z racji tego, że Sona ma teraz w miarę dużo jakby droższych skinów, to mało kto tą Sonę jakby docenia, a moim zdaniem jest prześwietna. Treszyk, okej, okej, okej. Trundlem mało kto gra. Tase montuje lotrze złote. O, bardzo ładnie, już była. Na 8 gemstone'ów tylko. Dobra, lecimy dalej. 30 shardów. Okej, okay. Cześć Adi. Okej. Okay. Znowu Grabola, muszę pożegnać ze streama. Pirate Rise. Ej, ten Sion hextechowy się nie liczy. To nie jest hextechowy Sion. To nie jest mityczny skin, on się nie liczy. Bewitching Tristana, o nice. Ej, żadnego skilla do Ezreala. Jak nie wypadnie, to ci kupię. Jak nie wypadnie nic fajnego. Najlepsza Morgana. Wiem, że to zawsze powtarzam, ale jest świetna po prostu. Okej. Okay. Dajcie coś ładnego jeszcze. O, Aphelios spoko. Andrzej IV. Wukong. Wukong po tym reworku miał być grany, a jakoś tak nie za bardzo chyba jest grany, z tego co wiem. Dobra, to czekajcie, rerolujemy. Jeszcze jest szansa na czapkę Teemo. Zobaczę tylko, co miałem rerolować, co mogę rerolować, a co nie mogę. Reroll wszystkiego do epików. Okej, okay, no to lecimy. A ile masz w ogóle skinów? Trzeba zobaczyć. 462. Całkiem dużo. Całkiem dużo. Dobra, no to rolujemy. Jeden z najsilniejszych top lanerów. Przez chwilę Wukong po reworku był broken, to był grany teraz okazjonalnie. Wiesz co, Kalel, ja się posłucham Adiego, bo Adi jest komentatorem. Więc ja się posłucham Adiego. O! Okej, okay, ona tam była w szardach gdzieś, więc spoko. Dobra, lecimy. No to nie jest zły reroll, tym bardziej, że Skarner teraz jest całkiem spoko. Okej, okay, to jest chyba najładniejszy Vel'Koz mi się wydaje. Okej, okay, Fiora i dwa Panteony. Cześć Lokiko. Ej, no dobre te rerolki na razie. Epicki secik. Ej, z rerola? Ja nie pamiętam, może wylecieć hextechowy skin, prawda? Ale wyleciał. On nie jest epickim skinem, ten zombie Panteon? Ja byłem przekonany, że on jest epickim. Okej. Okay. No dobra, bez szału. Żebym ja tego Ezreala tylko nie przerolował. Muszę uważać na niego. O nie! Dawid, przepraszam! Dawid, ja cię bardzo przepraszam! Jak ktoś nie wie, o co chodzi, Dawid jest naszym moderatorem. Daje mi openingi od 3 lat
I od 3 lat nie wyciągnąłem mu husarza, bo on jest wielkim patriotą i by chciał mieć husarza. I od 3 lat mu nie wyciągnąłem. Przepraszam, Dawid. Dokładnie, serduszko dla Dawida. Przepraszam, Dawid, ja tego nie zrobiłem specjalnie. Okej, okay, najładniejsza Diana moim zdaniem. Dobra, tu jest ten Ezreal, muszę pamiętać, że on tam jest. Ciekawe, co wyjdzie z 3 Rambli w ogóle. Ale gdzie te skiny do Ezreala? To są dobre rerole, bo jeżeli dostajesz epika z rerola, to jest całkiem spoko. Ale ja bym chciał Ezreala, kurde. Okej. Okay. No nie dostanę, żadnego skina do Ezreala nie dostanę. To jest niebywałe po prostu. To jest niebywałe. To jest niebywałe. Ja, ten Ezreal ma tych skinów tyle, ja zawsze... Ale ty masz go. To roluję go. Ej, ale poczekaj. Bo to mógł być bait. A czemu do Ezreala akurat? To może być bait i to może mieć wszystkie skiny do Ezreala. Nie, nie masz jednego. No to był bait. Ale żeś mnie wrobił. Ej, naprawdę. Poczułem się zrobiony w bambuko. Jedyne co mogę ci wydropić to Ace of Spades'a. A ja tu tak... W sumie no to wszystkie, no chciałeś, żebym ci wydrobił wszystkie, więc jeden został. Więc Ace of Spades'a ci sprezentuję najwyżej. Ale może z rerolka wypadnie. To jest świetny reroll, no. Nice. Okej, okay, też fajna, ale poczułem się strollowany trochę, wiesz? Naprawdę. Poczułem się bardzo strollowany w tym momencie. No nie! Znaczy to jest fajny skin i mi się podoba. Ale to jest skin, przez którego jeden z widzów wychodzi ze streama. Okej, okay, to jest też bardzo ładny skin. Najbrzydsza Sivir moim zdaniem. Let's go dalej. Okej. Okay. Miałkaj też bardzo fajny skinek. Cyk, cyk, cyk. No ja czekam, bo ja bym chciał tą czapkę Teemo ubrać. Ale chyba jej nie ubiorę, co? Chyba jej nie ubiorę. Riot nie chce, żebym ubierał. Cześć, Dawidzie. Program Lissandra też bardzo fajny skinek. Chociaż w grze moim zdaniem tak troszeczkę dziwnie wygląda. Idźmy dalej. No tak... Co jakiś reroll jest epic, więc te rerolki są całkiem, całkiem dobre. Nie powiem. Naprawdę, no. Z każdego rerolla, znaczy co drugi reroll tak mniej więcej wychodzi, że jest epic. To są dobre rerolle. No zobacz, kolejny epic, 3 z rzędu. Ładnie, ładnie, ładnie. Idźmy dalej. Okej. Okay. Ile tu tych skinów wyleciało? Ja to będę... Ja do jutra będę tu rerolował. Nice. Lećmy dalej. To nie był dobry skin, jakby co. A to jest zajebisty skin. O kurde. No, dobre te rerole. Mam rękę do reroli dzisiaj. Ewidentnie. No, tutaj nie mam ręki do rerola. Tutaj nie miałem akurat. Bo ja to chyba będzie rerolowane do jutra. Pomimo, że to nie jest epic, to jest świetny skin. Ona się kiedyś nazywała That as Irelia, bo miała taki strasznie wyeksponowany tyłek przez Riot Games. Niestety ten tytuł teraz... O, to jest fajny skin. On kosztuje 520, ale jak na to, ile kosztuje, jest bardzo ładny. Ale Riot to zmienił i teraz Kai'Sa jest takim przed nim. No kurde. Tyłkiem w League of Legends. Dobra. Ej, naprawdę. Te rerole są świetne. Te rerole są naprawdę świetne. Ja nigdy chyba tak dobrze nie rolowałem. Jak tutaj. No i co reroll praktycznie jest epic. No bo może nie co reroll, przesadzam. Ale naprawdę. Jest pięknie. Okej, okay. Fajny jest ten skin akurat.
Przepraszam, nie mam serca, żeby husarza zrelować. No zobacz. Naprawdę. To był ostatni reroll. Daniel, bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem otworzyć. Nie ubieram czapki, Timo. Ale czekaj, bo nie, jeszcze mogą wypaść. Jeszcze może coś tu wypaść. Jak z tego wypadnie coś takiego, to będę zły. Chyba nie wypadnie już. No niestety, jednak nie wypadło, nie będzie czapki Timo. Daniela bardzo serdecznie pozdrawiam. Jako, że to idzie na YouTube'a, dziękuję serdecznie, że obejrzeliście. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Cześć.